dobry, dziś kolejny... Colin. Kolejny Colin. Dziś kolejny vlog, że... Aisha Chocola? Ja. Zobaczcie, jakie mam wały pod oczami. Jestem tak jakaś, nie wiem, zmęczona przez to słońce. Dzisiaj jest środa i dziś mamy w planach wypożyczyć skutery, jeśli da radę. Wątpię, że da radę, bo wczoraj, tak, bo wczoraj już byłam się pytać w dwóch miejscach i niestety mają wszystko zarezerwowane. Raz mają zarezerwowane, raz nie mają zarezerwowane. Organizacja jest tutaj naprawdę na bardzo niskim poziomie. Oni sami nie wiedzą, co mają, a czego nie mają. Więc zobaczymy. Sławek właśnie poszedł z Ramonem, z chłopakiem od mojej siostry, zobaczyć, czy tam mają coś do wypożyczenia. Bo chcieliśmy właśnie jechać tymi skuterami na plażę Bora Bora, bo słyszeliśmy, że są naprawdę bardzo ładne widoczki. Chcieliśmy po prostu zobaczyć. A jak nie da radę wypożyczyć tych skuterów, to pójdziemy sobie... Colin, chodź tu na chwilę! Colin! Aha, i słuchajcie, wczoraj byliśmy na skuterach wodnych, jet ski się to chyba nazywa. I powiem wam tak, nigdy więcej, to był pierwszy i ostatni raz, jeśli chodzi o mnie. Sławkowi się oczywiście bardzo podobało, ja po 15 minutach kazałam się odwieźć na brzeg, bo już po prostu miałam dość. No i nic, siedziałam sobie i dochodziłam do siebie, bo myślałam, że wypali mi oczy. W ogóle zero przyjemności dla mnie, bo wpadła mi naprawdę duża ilość tej słonej wody w oczy i przez cały czas po prostu miałam oczy tak zamknięte, zaciśnięte i nic nie widziałam, żadnych widoków, tylko czekałam tu, aż wpadnę do wody, aż to się skończy. Więc nigdy więcej. Bo wczoraj wam nic nie nagrywałam, bo chciałam ten dzień spędzić sobie, tak wiecie, na luzie, bez nagrywania. Dzisiaj znowu będę wam nagrywać i tak jak mówiłam, albo pójdziemy na skutery, albo idziemy dzisiaj na inną plażę, tutaj bardzo blisko nas. W sumie tamta też jest blisko, ale tutaj jest jeszcze bliżej, bo schodzimy tylko z górki i już jesteśmy na plaży, gdzie jest troszkę mniej ludzi, także zobaczymy. No i nic, tak spędzimy sobie nasz dzisiejszy dzień mniej więcej. A ty co, podoba ci się na wakacjach? Zastanawia się. Podoba ci się na wakacjach? Podoba ci się na wakacjach? Nie? Tak. Chcesz jechać do domu? Nie. Chcesz iść do szkoły? Nie. Co byś chciał dzisiaj robić? Bawić się. Gdzie? Tam w pokoju. W tym pokoju? Czy tam u cioci Nikoli? Do cioci Coli. Aha, no to zaraz pójdziemy do cioci Coli. Kupiłam sobie tutaj taki krem ochronny z Garniera 30, ale zauważyłam, że praktycznie w ogóle się nie opaliłam. No w sumie jestem trochę opalona, ale tak naprawdę minimalnie. Zobaczcie, praktycznie nic nie widać. Więc wczoraj powiedziałam, że żarty się skończyły, ale wiecie co, ja też w ogóle w słońcu nie siedzę, ja cały czas siedzę w cieniu, bo mam traumę ostatniego razu, jak byliśmy na Sardynii w moje urodziny, tak się po prostu spaliliśmy wszyscy, że już postanowiłam, że siedzę tylko w cieniu, ale no, wydaje mi się... Mamy, ja tańczę! Ty tańczysz? Wow! Roztańczony chłopak jesteś ostatnio, wiesz? Ale myślę, że przez te dwa dni już moja skóra troszkę bardziej się przyzwyczaiła tutaj do tego słońca, do klimatu, więc dzisiaj żarty się kończą. Kupiłam wczoraj z Nivei coś takiego z karotenem w środku i zobaczymy, może dzisiaj się troszkę bardziej opalę, a dla Colina oczywiście przez cały dzień co 2 godziny 50. U Colinek się naprawdę ładnie już opalił. No, nie jest spalony właśnie, tylko jest naprawdę bardzo ładnie opalony dzidziek. Jestem opalony. Jesteś opalony, pięknie wyglądasz. Teraz nie tańczę. No nie tańczysz, bo się muzyka wyłączyła, co? Muzyka się zepsuła. Tak, tutaj proszę bardzo, śniadanko. Mamusia, Waneska, tatuś i Colinek. Ty jesteś gość, naprawdę. Zadowolony Bobas. Czekaj, nie widać. Tak muszę. Nie, nigdzie nie widać. Odbija, wiesz? No i zobaczcie, jakie mam piękne widoczki przy śniadanku. I zaraz idziemy właśnie tutaj dołem. Się schodzi i centralnie właśnie na to inne morze. Czy dzisiaj tak spędzimy nasz dzionek. Zobaczcie, tutaj schodzimy właśnie. Tutaj z naszego hotelu idziemy sobie w dół. Co prawda jest tutaj troszkę niebezpiecznie w tych klapeczkach, ale
Patrzcie, jak fajnie, bliziutko. Nie wiem, słuchajcie, nie wiem. Z 2 minuty drogi już praktycznie jesteśmy. Dotarliśmy na miejsce i tutaj wygląda to tak. Zobaczcie, macie taki choćby namiot. Tutaj macie miejsce do siedzenia. Tutaj ta plaża jest troszkę taka bardziej niebezpieczna dla dzieci, ale tam widziałam, jest jeszcze kawałek, gdzie dzieci mogą się pobawić, także tam pójdziemy później. Sławomir będzie wam nagrywać teraz ujęcia z drona, które wyświetlą wam się za chwilę. A ty sobie ubrałeś taką ładną czapkę od taty? Wow! No powiem wam, że tutaj też są bardzo ładne widoczki. I zarezerwowaliśmy sobie 3 tutaj te łóżka. Moich rodziców jeszcze nie ma. Mama, dam ci czapkę. O, dziękuję, dziubu. Fajna? Tak. Jak wyglądam? Czapek. Jak wyglądam? Jak dziadek, tak? No to widzisz. Zobaczcie, leżałam dosłownie z 5 minut na słońcu. Polinku, tata poszedł po coś do picia. Przyszły właśnie bruskiety. My jesteśmy dopiero po śniadaniu, a już zgłodniałam. Nie wiem, to chyba przez to słońce i przez tą wodę tak człowiek głodny cały czas chodzi. Tutaj macie backstage nagrań z drona. No ale pięknie. No ładnie to wygląda. To są takie fajne. Jak chcesz, to fajne. Miami Beach. Miami Beach. Zobaczcie moje syreny. Nie wiem, czy ich będzie widać. Moje syreny, 2. O proszę, jakie syreny piękne. A policja już płynie do niego. Przyszła dostawa świeższych owoców. Tak, co my tu mamy? Śliweczki, winogron, bananki, miam, miam, miam. Tam są węże w niektórych tych dziurach. Albo kraby. Albo kraby. Myślę o swoim wężu. Sławek poszedł mi jeszcze po telefon, bo tutaj porobimy sobie naprawdę bardzo ładne zdjęcia. To jest, tak jak mówiłam, piękna, przeźroczysta woda i te skały, i to jest naprawdę takie bardzo urokliwe miejsce, tylko troszkę niebezpiecznie, żeby tutaj wejść, ale dałam radę, nawet i w klapeczkach, jak widzicie. Przyszliśmy teraz do restauracji coś zjeść. Która jest godzina już? Będzie 16. Tak szybko nam dzień zleciał, że to jest niemożliwe. Nad tym morzem tak szybko dzień leci zawsze i teraz przyszliśmy coś przegryźć na szybko i później wieczorem rodzinnie znowu pewnie pójdziemy na jakiś obiad. Przyszło nam jedzonko, ja zamówiłam sobie makaron z sosie śmietankowym z szyneczką, a Sławek tutaj ma pierś z kurczaka, frytki i nic smacznego, enjoy! Przyszliśmy właśnie na kolację, przed chwilą był stan krytyczny. Autko załadujemy. I dlatego ten smoczek, bo ostatnio we vlogu go pochwaliłam, że już nie potrzebuję smoczka i nic, ale wspominałam wam, że smoczka ma tylko w krytycznych momentach. I właśnie przed chwilą był taki teraz jedzie do Kolinka, uwaga! I musieliśmy go przykupić. Tak? Jedziemy dalej? Prezentem. Tak, prezentem. Co brałyście? Gdzie mam ała? Tu mam ała, zobacz. Chcesz bawić? Ja dzisiaj już jadą z podjęty, że kupić coś. Tak, przyszła mi sałata Cezar. Do tego dostałam taki chlebek. Chlebek z grilla. Tak, ten jest czworoczek. Polinek ma frytki. O, już jest zły, okej. Ten jest czworoczek. Kolej, nagraj starego. Pojedliśmy, zostawiliśmy teraz Kolina z moimi rodzicami. Co wy załatwiliście? Skutery? To co, jedziemy? A macie adres na to Bora Bora? Ja mam. Dobra, to wbijaj adres, jedziemy na Bora Bora i z powrotem, bo Colin dzisiaj jest... Colin ma bardzo zły humor dzisiaj. 5 minut. 5 minut stąd Bora Bora? Do sklepu. No to co, lecimy, nie? No siadaj. Ja się boję. Ten, Mamon, nie ruszaj się, nie rób żadnego Mamon? Ruchu. Mamon, nie rób żadnego ruchu, bo... Ty to masz z kucykiem, czy naszą, bez kucyka? Bez. Naszą bestię. Weź mi to zrób, Sławek. Ja się boję. Uf. To się nie zapina. Dobra, tyle. Dobra. Klap,
tak to ma być, tak? No. Dobra, dopłynęliśmy na Bora Bora i myśleliśmy, że trochę więcej będzie widać. Czytałam, ale widać, że ta woda jest bardziej przejrzysta tutaj niż tam. No, wszędzie jest piasek, nie ma tych... nie, w sensie... Nie ma kamieni? Nie ma kamieni. Ale widać, że ta woda jest bardziej przejrzysta, nawet w nocy to widać. Ale niestety no... Zbyt dużo tutaj na kamerze nie zobaczycie. Chcieliśmy tu przyjechać rano, ale rano nie umieliśmy wypożyczyć skuterów, dopiero teraz na wieczór się udało. A też czytałam opinię właśnie o tym Bora Bora, że rano w godzinach porannych i popołudniowych w sezonie nie ma co w ogóle tutaj nawet przychodzić, bo tutaj nie ma nawet gdzie usiąść. Więc no mieliśmy jedyną okazję, żeby przyjechać tutaj właśnie wieczorem teraz. Powiem wam, że tutaj jest troszkę strach jeździć na tych skuterach, bo tutaj wszyscy jeżdżą tymi autami, skuterami jak... Szaloni. Wariaty! I za nami jedzie, to się coś świeci. O, proszę, jakie widoki wam tutaj mogę nagrać. Elegancko, dobra, bryczki zaparkowane. Fajnie. Dziewczyny się bawiły, a wy jak tam? Piwka bezalkoholowe, fajnie? Dobre były. Szkoda, że bezalkoholowe? Szkoda, że bezalkoholowe. No, no szkoda, że bezalkoholowe. Niestety, chłopaki, następnym razem będzie wasza kolej. My pojedziemy na skuterach. Dobra, koniec zabawy, idziemy po kolina. Ale fajnie. Po kolina i spać. Tak bardzo, taka przygoda mi się bardzo podoba. Przygoda życia. Jednak te skutery, powiem wam... Dobra, idź ty, zejdź mi z kadru. Powiem wam tak, jak przyjedziecie kiedyś do Albanii, to tylko i wyłącznie brać skutery. 25 euro na cały dzień, naprawdę super sprawa. Ile? Z 4 piętra do góry po schodach. Moi rodzice mają pokój praktycznie na samej górze. Wszyscy są stare takie numery. Let's go, dawaj. Jezus. Aha, właśnie się dowiedziałam, że Kolina tutaj w ogóle nie ma moich rodziców, oni są w tamtym hotelu, gdzie jedliśmy przed chwilą obiad, kolację, także niepotrzebnie tutaj weszliśmy w górę, po schodach do góry. Dzień dobry wszystkim, teraz idziemy bawić się dalej. Wszyscy Kolina nie ma w hotelu w ogóle, niech oni poszli. Ja mówiłam, żeby jechać dalej. Sławek, skończ. Krzysio pana sobie kupił i pojechał. Jedziemy dalej, impreza trwa. Jedziemy po kryjomu zobaczyć, co robi Kolinek. Z ukrycia oczywiście. Jak Jezus Maria, co tu się dzieje? Nie. Nie, hello my friend, tylko powoli jedź. Dobra, uwaga, oni siedzą tam. Cicho. Idziemy po kryjomu zobaczyć, co tam robi. Gdzie jest moje dziecko? Ludzie, gdzie jest moje dziecko? Nie ma Kolina? Jest baby boss. Jest baby boss. Hello! Nie. Hello! Byłeś grzeczny? Nie widzisz mnie? Byłeś grzeczny, dzióbek? No to super! Kosmita! Kosmita! Hello! W końcu w domku, co? Zobaczcie, mamy nową pościel. Nie wiem, czy mówi opowiadać tą historię. Zostawiliśmy Kolinę na chwilę bez pampersa, bo chcieliśmy, wiecie, żeby mu się dupka trochę przewietrzyła. Ja tam robiłam coś w łazience. Kolin nagle mówi, mama, zobacz, czekolada! Ja patrzę, a tu kupa na łóżku, nie jedna, tylko trzy. Więc poszłam do pani i powiedziałam, że mój babyk bawił się czekoladą i czy mogłabym prosić o nową pościel. Kolin, co ty zrobiłeś tutaj dzisiaj na pościeli? Uciekłem. Zrobiłeś kupę, prawda? Jumpy. Robiłeś jumpy i zrobiłeś kupę, tak? A gdzie się robi kupkę? Kiki. Do? Kasi. Ubikacji, tak.
No, taki miał zły humor przez cały dzień, a jak ma i spać, to zobaczcie, jaki pocieszny chłopak. No, jumpy, jumpy. I jumpy, jumpy. Dobra, kończymy vloga. Powiedz, Colin, kończymy vloga. Kończymy vloga. Dziękujemy za oglądanie. Powiedz, Colinku, dziękujemy za oglądanie. Dziękujemy za oglądanie. I widzimy się jutro. Tak, w kolejnym filmiku. Pa, pa, dobranoc. I buziaczka wyślij ładnego. Jumpek, jumpek, wyślij ładnego buziaczka jeszcze. Mama. Co? Szpagatów nie rób, synu. Synu, chodź, idziemy się kąpać. Idziesz ze mną? Chodź. Chodź, idziemy się kąpać. Świetna zabawa. Chodź, chodź, bo się połamiesz, dziecko. Dobra, widzimy się w kolejnym filmiku. Dziękujemy za oglądanie. Bye!